12 grudnia 1970 roku pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka w przemówieniu radiowo-telewizyjnym poinformował Polaków o wprowadzeniu nowych cen towarów. Podwyżki objąć miały 45 grup artykułów, głównie spożywczych. Władze komunistyczne liczyły na to, że niezadowolone z podwyżek społeczeństwo pogodzi się wkrótce z nowymi cenami. Stało się jednak inaczej. 14 grudnia 1970 roku zastrajkowali robotnicy Gdańskiej Stoczni imienia Lenina. Rano przed budynkiem dyrekcji rozpoczął się wiec, w czasie którego robotnicy domagali się odwołania podwyżek i zmian personalnych w kierownictwie partii. W związku z tym, że nikt z władz nie podjął rozmów ze strajkującymi, uformowali oni pochód i udali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Protest w Gdańsku z godziny na godzinę rozszerzał się. Po południu doszło do pierwszych starć z milicją, atakującą demonstrantów petardami i granatami łzawiącymi. Rozpoczął się szturm na gmach Komitetu Wojewódzkiego, w którym wybito szyby i spalono drukarnie. W centrum Gdańska w manifestacjach wziął udział kilkanaście tysięcy osób. Do akcji ruszyły większe oddziały MO i wojska. Późnym wieczorem do Gdańska przylecieli sekretarz wojewódzki PZPR Alojzy Karkoszka, wicepremier Stanisław Kociołek oraz wiceminister spraw wewnętrznych generał Franciszek Szlachcic i wiceminister obrony narodowej generał Grzegorz Korczyński. Do Gdańska przybyli również Zenon Kliszko i Ignacy Logasowiński, obaj członkowie biura politycznego. Przedstawiciele władz partyjnych nie podjęli jednak żadnych rozmów z wyłonioną przez strajkujących reprezentacją. Siły porządkowe do późnych godzin nocnych brutalnie rozpraszały tłum. Do starć dochodziło głównie pod budynkiem Komitetu Wojewódzkiego, dworcem głównym i na wałach piastowskich. W niektórych miejscach podpalano samochody, kioski z gazetami, wybijano szyby wystawowe. Padły pierwsze strzały, setki osób zostało pobitych i zatrzymanych. W rejon Trójmiasta ściągano jednostki milicyjne, zarządzono podwyższony stan gotowości bojowej lokalnych jednostek wojskowych, a oddziały wojsk wewnętrznych wprowadzono już do akcji. 15 grudnia kolejne strajki wybuchły w Gdyni, Elblągu, Słupsku i Szczecinie. Od rana w Warszawie obradował najwyższy sztab kryzysowy pod przewodnictwem Władysława Gomułki. W jego skład obok pierwszego sekretarza wchodzili przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski, premier Józef Cyrankiewicz, minister spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała, minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski, komendant główny MO generał Tadeusz Pietrzak, kierownik Wydziału Administracyjnego KC Stanisław Kania oraz trzech sekretarzy KC, wśród nich Mieczysław Moczar. Po krótkiej dyskusji Władysław Gomułka podjął decyzję o zezwoleniu na użycie broni. Przekazana telefonicznie, potwierdzona została zarządzeniem MSW i formalnie weszła w życie o 12. Około godziny 14 zdecydowano o powołaniu sztabu lokalnego w Gdańsku, którego szefem został generał Korczyński. Do Gdańska skierowany został również szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Bolesław Hocha. W rejon Gdańska, gdzie nasilały się walki uliczne, zaczęto ściągać jednostki pancerne i zmotoryzowane. Tego dnia w starciach z siłami porządkowymi, według oficjalnego komunikatu, zginęło 6 osób, a 300 zostało rannych. Spalono budynki Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Naczelnej Organizacji Technicznej i Dworca Głównego. O godzinie 15 w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk okupacyjny. W mieście władze wprowadziły godzinę milicyjną od 18 do 6 rano. W nocy z 15 na 16 grudnia wojsko obsadziło ważniejsze punkty w Gdańsku oraz zablokowało stocznię i port. Władze zdecydowały się zaprowadzić porządek siłą, bez względu na cenę. Zenon Kliszko na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego powiedział: mamy do czynienia z kontrrewolucją, a z kontrrewolucją trzeba walczyć przy pomocy siły. Jeżeli zginie nawet 300 robotników, to bunt zostanie zdławiony. Również Władysław Gomułka oceniał strajki i manifestacje jako kontrrewolucję. Przez cały dzień 16 grudnia trwały demonstracje w Gdańsku. Na polecenie Zenona Kliszki zablokowano Stocznię Gdańską imienia Lenina, a do próbujących z niej wyjść na ulicę robotników wojsko otworzyło ogień. Fala strajków rozlewała się na całe wybrzeże, przybierając charakter powstania robotniczego. 17 grudnia doszło do masakry w Gdyni. Około godziny 6 rano wojsko otworzyło ogień w stronę robotników idących z dworca do pracy w zablokowanej stoczni. Padli zabici i ranni. Dzień wcześniej w telewizyjnym wystąpieniu wicepremier Kociołek nawoływał stoczniowców do powrotu do pracy. Ci, co przerwali pracę, obiektywnie stworzyli warunki dla zajść ulicznych. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. Od jutra, od zaraz. Starcia w mieście trwały do wieczora. Do demonstrantów strzelano z ziemi i z powietrza.
Milicja i służby więzienne z niezwykłą brutalnością traktowały zatrzymanych. W ciągu całego dnia, nazwanego Czarnym Czwartkiem, od kul zginęło 18 osób. Tego samego dnia strajki i demonstracje rozpoczęły się również w Szczecinie. Po dwudniowych walkach w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach kontynuowano strajk generalny kierowany przez Ogólnomiejski Komitet Strajkowy. Do starć demonstrantów z siłami porządkowymi dochodziło również w Elblągu i Słupsku. Wieczorem w telewizji wystąpił premier Józef Cyrankiewicz, który w pierwszej oficjalnej wypowiedzi na temat strajków na Wybrzeżu, podobnie jak w 1956 roku w Poznaniu, zwracając się do społeczeństwa, jednocześnie uspokajał i groził. Według informacji napływających do KC przerwy w pracy i wiece miały miejsce w około 100 zakładach na terenie 7 województw. 18 grudnia większość biura politycznego opowiedziała się za politycznym rozwiązaniem konfliktu. Decyzja ta była zgodna z sugestią przekazaną premierowi Cyrankiewiczowi przez Leonida Breżniewa i oznaczała klęskę Władysława Gomułki. W tym czasie w Trójmieście w zasadzie panował już spokój. Protesty trwały jeszcze w Elblągu oraz w Szczecinie, gdzie ostatecznie 22 grudnia przerwano strajk. Krwawa pacyfikacja robotniczego protestu na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku spowodowała według oficjalnych danych śmierć 45 osób. 1165 osób odniosło rany, około 3000 zostało najpierw bestialsko pobitych, a następnie aresztowanych. Nigdy dotąd, nawet w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, władze komunistyczne nie użyły na taką skalę wojska przeciwko ludności. Na samym tylko Wybrzeżu do akcji wprowadzono około 27 tysięcy żołnierzy, 550 czołgów, 750 transporterów opancerzonych i około 100 śmigłowców i samolotów. W kierownictwie PZPR zdawano sobie sprawę, że Władysław Gomułka i jego najbliżsi współpracownicy w zaistniałej sytuacji powinni odejść, ażeby można było ich obarczyć winą za błędy i wypaczenia władzy, uspokajając w ten sposób nastroje społeczne. Stanowisko to było zgodne z opinią Moskwy, która zachęcała polskich towarzyszy do szybkich zmian personalnych na najwyższych szczeblach władzy. 20 grudnia 1970 roku na 7. plenum KCPZPR przyjęto rezygnację Władysława Gomułki z funkcji pierwszego sekretarza i członka biura politycznego KC. Nowym pierwszym sekretarzem, mającym poparcie Moskwy, został Edward Gierek, dotychczasowy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach i członek biura politycznego KC. W 40 lat po masakrze na Wybrzeżu winni zbrodni nie zostali osądzeni. Sprawy ciągną się latami. Oskarżeni w głównym procesie generał Wojciech Jaruzelski, były szef MON, Stanisław Kociołek, ówczesny wicepremier i trzej dowódcy jednostek wojska tłumiących robotnicze protesty nie przyznają się do winy.